Czcigodny kapłanie, Czcigodny kapłanie na czele z księdzem dziekanem, jednej siostrze zakonnym, drodzy bracia i siostry. Dzisiaj stajemy przed obrazem Matki Bożej Łódeckiej, Królowej Bieszczad i Matką Wysiedlonych z Ojczyzny, Chodegitrią, czyli przewodniczką do Ojczyzny Niebieskiej, aby złożyć tutaj całe nasze życie, całe nasze uwielbienie, cześć dla Boga samego oraz wszystkie nasze radości, nasze troski, cierpienia i problemy. I w ciągu trzech wieków, zaczynając od XVII wieku początku aż do XX, w księgach cudów zanotowano 176 łask doznanych za wstawnicę Matki Bożej Rudeckiej. Drodzy bracia i siostry, dzisiaj również w naszym pokoleniu ta sama Maria pragnie dokonać cudu przemiany naszych serc, naszego życia, prowadzić nas po jej schodygitę, przewodniczką do Domu Niebieskiego. I ona jest wierna. Drodzy bracia i siostry, ludzkie serce dla lekarza to mięśniowy narząd stanowiący element układu krwionośnego, którego zadaniem jest pompowanie krwi do naczyń krwionośnych, dzięki czemu człowiek żyje. Dla poety serce to źródło rodzące uczucia miłości, nienawiści również. Dla dziecka równo bijący rytm serca matki oznacza bezpieczeństwo i pokój. My wszyscy jesteśmy dziećmi jednej matki. Ona, która pierwsza się stawia za nami. Tak jak słowo objawione patrzy na ludzkie serce. Co mówi o tym sercu? Bo dzisiaj zbliżamy się do serca Najświętszej Maryi, która daje nam rzeczywiście pokój i bezpieczeństwo. Tak upragniony dla nas każdego. Wiele jest strachów, cierpień. Przychodzimy tutaj do Matki naszej, by zaczerpnąć od tego źródła wiecznego pokoju, wiecznego bezpieczeństwa. I w biblijnej teologii serce jest źródłem życia. W jego w różnych aspektach, fizycznym, duchownym, czy uczuciowym, intelektualnym, ale to ludzkie serce, te myśli, uczynki, rozważanie, decyzje, oznacza więc ono najgłębsze wnętrze człowieka, jego sumienie również. Tam jest sanktuarium, tak jak mówi Ojciec Święty Jan Paweł II, miejsce, gdzie spotyka się łaska Boga Wszechmogącego i nasza ułomność, nasza grzeszność ludzka. To jest sanktuarium, gdzie się spotykamy, dotykamy rzeczy najważniejsze. To w nim, w sercu, dokonuje się decyzja. Za Bogiem lub przeciwko Bogu. Otwarcie się lub zamknięcie na innego człowieka. Tutaj rodzą się dobre myśli, pomysły, też złe myśli. Dobre czyny lub złe. I serce Marii zostało w szczególny sposób dotknięte Bożą łaską. Podczas zwiastowania usłyszała te słowa: oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. I ze względu na to wyróżnienie zaczęła się nowa historia, kiedy spotkała właśnie tą łaskę Boga, kiedy powiedziała: Fiat, niech się stanie. Drodzy bracia i siostry, tak samo i my zostaliśmy przez Boga wybrani. Jesteśmy tutaj nie dlatego, że my jesteśmy tacy lepsi i fajni, dlatego, że Pan Bóg spogląda na nas z miłością. Gromadzi nas tutaj, by dawać nam tą samą łaskę, która przeżyła Maryja. My zostaliśmy wybrani przez Boga i nasze serce zostaje uświęcone, bo przychodzi ten najważniejszy gość. Ten wyjątkowy dar domaga się pewnej odpowiedzi.
pewnej współpracy z naszej strony. Każdego dnia bierzemy za Niego odpowiedzialność. I to dokonuje się właśnie w naszych sercach. Bo tam rodzą się te myśli, słowa, czyny piękne, szlachetne. Ale tak samo jak mówi Jezus, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieży. I Bóg, który dobrze zna, bardzo dobrze zna i przenika nasze serca, otwiera dla nas swoje serce, źródło życia, źródło świętości. I daje nam również niepokalane serce Maryi, jako wzór, ale również jako ta, która pierwsza, która się wstanie za nami. I to schronienie w sercu Matki jest pewne, jest skuteczne. Doświadczamy tego na co dzień, w tym sanktuarium w Łódkach również, gdzie w znaku cudownego wizerunku daje nam go prawie od 400 lat. I drodzy, dzisiaj nie zmarnujmy tej wielkiej łaski Bożej również. Przychodzi z tym darem, który przeżyła Maryja. Ta wola Boża nie spełnia się automatycznie w naszym życiu. Każdy nasz wybór, każda nasza decyzja, każdy nasz czyn albo przybliża Królestwo Boże, albo oddala. I do nas należy fiat. Czy ja powiem Bogu tak? I to słuchanie Słowa Bożego, to co dzisiaj, teraz robimy, to jest pierwszy warunek, aby wydać owoc błogosławiony. Tak jak Maryja powiedziała to słowo tak, kiedy przez to, że nosiła w swoim sercu to słowo, przez to, że powiedziała tak, mogła doświadczyć owocu życia wiecznego. Mogła żyć tak jak Pan, przekazywać Jego dar. To, co otrzymała z wielką łaską, przekazuje nam również. Kiedy my doświadczamy również tej działalności Boga, kiedy On nam przebacza, możemy tak samo przebaczać innych. Kiedy On nas przyjmuje, możemy również przyjmować innych, nie osądzać. Kiedy On nam mówi prawdy, bo pierwszy mówi prawdy, my również możemy z odwagą mówić prawdy innym. I Maryja jest pierwsza, która tego doświadczyła. Tego działania słowa, które robi historię z nami nową. Historię, która uświęca nas, daje nam swobodę bycia dzieckiem Boga. To dziecko Boga żyje łaską, które otrzymuje od Ojca. Już nie żyje tylko trudnością, jakimś cierpieniem, swoim grzechem, ale żyje tym, co otrzymuje od Ojca Niebieskiego. Kochani bracia i siostry, Maryja wpisała się w dzieło zbawienia jako odważna niewiasta z Nazaretu. Otwierając się na ten Boży plan. I można zastanowić się, czy warto było zgodzić się na to wolę Boga. Można, kiedy sam przebił anioł, kiedy było niewiadomo, jest wiele niewiadomych w naszym życiu dzisiaj. Niech mi się stanie według słowa Twojego. I ta deklaracja, to jedno słowo, otworzyła na nią drogę wielkiej niewiadomej, która rozwieje wszelkie wątpliwości w dzień zmartwychwstania. Dzień, kiedy zwycięża dobro nad złem. I dlatego warto dzisiaj w uroczystość odpustową pytać, jakie drogowskazy na nasze życie, na naszej pielgrzymce daje nam Najświętsza Maria Panna dzisiaj. I odpowiadając na te pytania, chcę odpowiedzieć, że przede wszystkim uczy nas, iż podstawowym, najważniejszym zadaniem każdego z nas jest zaufanie Bożej woli, jest realizacja Jego słowa. Od początku pierwsi chrześcijanie doświadczyli, że to wola Boga wypełniona w moim życiu przynosi szczęście, przynosi pełnię, radość, nie moja wola. I dlatego kieruje nas Maryja dzisiaj i pomaga nam stawiać pytanie, jaka jest Boża wola na Twoje życie, na moje życie dzisiaj. Uczy, jak złączyć się swoje życiowe z drogi z wolą Boga.
I ona przypomina nam, że ostatecznie celem naszego życia jest prawdziwy dom, gdzie Ojciec Niebieski oczekuje na każdego z nas. I dlatego niepokalana chce, abyśmy wszyscy dotarli do nieba. Chody Gitria jest piękny. Zobaczymy, na pewno wiele razy już spoglądaliśmy na ten obraz. Ona ta, która wskazuje na Jezusa. Dlatego zaprasza nas do pokornej i ufnej wiary w wolę Bożą. Wskazując wszystkim, że nie ma piękniejszej, lepszej drogi, jak tylko trwanie przy Jezusie. I Maria pomaga nam również wtedy, gdy nasze życiowe drogi idą w złym kierunku. Ona pierwsza, która mówi, brakuje wina. Kiedy nam brakuje miłości, kiedy brakuje nam cierpienia, ona pierwsza stawia się za nami, modli się za nas. Kochani drodzy bracia i siostry, Ludwik Blerois, francuski pilot na początku XX wieku, samolotem własnej konstrukcji, jako pierwszy człowiek przyleciał nad kanałem Le Manche z Francji do Anglii i na pamiątkę tego wydarzenia wybito specjalny medal. Medal, na jednej stronie medalu był kościół w Calais, skąd wyruszał pilot, wyleciał, a na drugiej stronie wizerunek Matki Bożej, pod nim ten napis: wpatruj się w nią i wzbijaj się do lotu, bo Maryja nas pomaga wznosić się w górę. Jeżeli zmartwychwstaliście Chrystusem, szukajcie tego, co jest w górze. I Maryja nam pomaga patrzeć na górę, patrzeć na niebo, na to, co jest o wiele większe od naszych strachów, większe od naszych grzechów. Niebo, które jest darem Boga, które zmienia nasze życie całkowicie, które większe od wojny i od jakiejkolwiek utraty. I dzisiaj w tym ludzkim sanktuarium wpatrujemy się w nią, wbijamy się na nowo do lotu, wznosimy się tam, gdzie czeka nas Pan. Nie chodziłby przechadzać na zakończenie się odnosłowiańską legendą, jaka duże konkretno pokazuje, jaką rolę wydaje Matka Boża w naszym życiu. Cała legenda starosłowiańska, jaka rozpowiadaje o muczyńską śmierć świętego Andrija, apostoła. I ona rozpowiadaje, że kiedy święty Andrij był na niebesach, Anioł Gospodni widzi jego przez swoją sławę raju, i kiedy przechodził niebem, święty думав тільки про те, як найшвидше зустріти Богородицю, Пресвяту Діву Марію. І не зустрівши її в жодному місці в небі, запитав свого провідника, святого Петра: «Де Марія?» «Її тут немає», – почув він відповідь. «Вона, як і раніше, залишається на землі, щоб витирати сльози з очей своїх дітей». І ми сьогодні ще раз досвідчуємо того, що Марія є та, яка перша почула слова «не бійся», яка дає нам відвагу також пережити ці трудні часи війни, втрати. Можливо, багато з нас мають своїх близьких на фронті, на війні. Марія, яка почула «не бійся», сьогодні говорить нам теж «не бійся». Я знайшла ласку у Бога. Він дає те, що перебільшує, дає нам відвагу переживати ці трудні часи гідно, так як діти Бога. Дає нашим хлопцям відвагу також віддавати своє життя за інше. Бо вони боронять найціннішого – свободу нашої домівки, нашої родини. І та відвага, яка походить від цього слова, слово, яке приходить з даром переміни сердець, з відвагою. І цей заклик «не бійся» дуже часто зустрічаємо в Біблії. І сьогодні ще раз нам Марія говорить
не бійся, бо віра перемагає світ. Бо те, що дає Господь своїм словом, дає нам теж перемагати все те, що віддаляє нас від Нього. Дійсно, в тим Небесним Санктуарієм, в тим апостолі Джині, впатруємо ще в Марію, і так, як вона, прагнімо завіжити ціле життя Ісусові, який прийняв людське тіло, став ще історією, нашим фактом, аби нас визволити з неволі гріху. І впатруємо ще в Нього, зближаємо ще до хвали неба, реалізуємо тут на землі дороги своєго повагання, będąc zawsze konkretnym znakiem wierności Boga i Ewangelii. Amen.